Cześć, witajcie, z tej strony Piotrek Krajewski, a dzisiaj jestem w Skolnitach i mam ze sobą Szajna. Generalnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wydaje mi się, że nie jest najgłupszy, ale też może nie jest najciekawszy, bo mam jeden hamulec, to... ale zobaczymy, jest to takie małe wyzwanie, także lecę na wyciąg, pojedziemy sobie niemiecką, zobaczymy jak to wygląda. Ale sztywno! Damy radę, no damy radę. Nie no, przejechać oczywiście, że da radę, to nie będzie problematyczne. Bardziej będzie takie wyzwanie, czy da radę zrobić jakieś sztuczki sensownie. Bo myślę, że ta trasa jest na tyle gładka, że bez problemu 100 i 100 skoku jest do zrobienia na takim rowerze. Pytanie tylko, jak będzie ze sztuczkami, no, ale to zaraz się okaże. Dzięki. Dobra, lecimy. Jestem ciekawy. O! Ale sztywno. Single speed, także ciekawie. Tego jestem. Tu. So good. Zobaczymy za jakąś chwilę, ale oj, Krzysiu! Ajajaj! No! Ajajaj! Thank you.
czuję, że mój hamulec już płonie. Ledwo z funkcją hamowania. Dobra, ale jeszcze jedna hopa na koniec. Oj, hamulec już jest smutny. Ale trudno. No nie było solta, miał być, ale nie było. No, jestem zadowolony. W sumie dużo, ale trochę sztuczek poszło. Kilka bar spinów, wiem, że się powtarzałem, ale ciężko tak robić więcej sztuczek. Jaram się mega, naprawdę super. Zadanie zaliczone. To jedna z takich szybkich serii, szybkie wbity na mój kanał na YouTube, a szybkie przejazdy. To był odcinek mały ze Skolnik, niebieska trasa na rowerze slopestyle'owym. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, subskrypcji. Pozdro ziomale. Tak, tak. Żyje, żyje! Oh!